Cześć serduszko. Buźko, buźko, błogosławcie dziecko Boże w dniu dzisiejszym. Cześć serce. Tu chciałem Ci powiedzieć, wysoce, jak rozdzielać substancje. Na przykład to co namaluję, to przedstawię jeszcze na działanie mitochondrii. Ale jak zrobić, rozdzielać substancje. Na przykład rozbijesz wysoce ten lucernę, czyli kończynę taką dużą końską, rozbierz ją i zostanie ci w wysokości białko, zostanie ci ten, pojedyncze związki chemiczne ci zostaną, zostanie ci białko w wysokości i ten, z chlorofilu i zostaną fosfolipidy na przykład. Białko i fosfolipidy zostaną. To jak to rozdzielić wysokość od Ciebie? To wystarczy włożyć wysokość do pojemnika, do wody, wrzucić to wszystko do wody i wysokość włączyć prąd elektryczny. Prąd elektryczny włączyć. Ale napięcie trzeba włączyć. Napięcie trzeba łączyć, czyli magnesy się wkłada w wysokości atomy, ten atom magnez to jest elektromagnez, a magnez przez Z, magnez to jest atom magnezu, przez magnez do magnezu. Trzeba to elektrolyt z magnezu zrobić i wysokość w napięciu z lewej strony się uiści wysokości ten. Uiści związek chemiczny wysokości tego, białka, a z prawej strony fosfolipidów. No i to tylko wybrać wtedy wystarczy. Tak się rozdziela w napięciu. Nie w żadnych wirówkach, ani niczym, tylko w napięciu. A jak jest więcej, na przykład białko jest mniejsze, a fosfolipidy wysokości jest w wysokości ten, jest przyjemności, większe jest, większe fosfolipidy, energetycznie napięcie ma większe, gdy chodzi o energetyczność, napięcie związku chemicznego, to przyjemności jest więcej związków, jest jeszcze wysokości ten. Na przykład dajmy na to tłuszcz jest mniej energetyczny, ale zbliżony energetycznie do fosfolipidu, a tam mi daje alkohol, a do białka daje alkohol na przykład. I jeszcze alkohol będzie. Alkohol, białko, tłuszcz i fosfolipid. To z prawej strony uiszczą się wysokości, gdzie największe wysokości, czyli wysokości ten tłuszcz i fosfolipid, a z lewej strony uiszczą się wysokości ten alkohol i białko. Żeby później z tego wysokości rozpracować wysokości samo, na przykład tłuszcz chcemy mieć, to wybieramy ten tłuszcz wysokości z przyjemności fosfolipidem wybieramy z pojemnika, dosyć duże napięcie to musi mieć, wybieramy co tłuszcz, woda musi być w wysokości niczym nie zawarciona, żadnymi związkami chemicznymi. Te związki też idą w lewo, w prawo się będą układały. Tak najlepiej wydysocjalizowana woda. Dysocjalizację wody zrobić. Czy jak się zda mówić, czy są wody taką uzyskać. Skroplona woda w dobrych warunkach. Skroplona. To bierze się ten tłuszcz i fosfolipid i do innej szalki wkłada, gdzie jest wysokości, też elektrolyt się wkłada też z magnezu
I z lewej strony człowiek liszczomy sosie tłuszcz, z prawej sposła lipidy. No i już się... I tak obojętnie ile związków, to tak się zawsze robi, żeby wybierać się z jednej strony, tam gdzie jest ten związek wysokości się dochowuje i wysokości coraz innej szklanki, to coraz on się rozszerza wysokości, rozpracowuje się na ten, na mniejsze porcje. Także z czterech uzyskałeś najpierw, później dwa, później uzyskasz jeden związek chemiczny. A jak jest sześć związków chemicznych, to uzyskujesz później cztery związki chemiczne, osiem związków chemicznych, to uzyskujesz w wysokości później. No, tak to wygląda, to tak to róbcie. No, tutaj jeszcze tak dopowiem, tak samo w wysokości działa chromosomy się w komórce wysokości ten. Kształtują wysokości. Duży chromosom idzie do małego napięcia w komórce, a mały chromosom idzie do dużego napięcia, a duży chromosom idzie do małego napięcia, że wszędzie się ustalają. Jeden po drugim. Od największego chromosomu do najmniejszego chromosomu. W napięciu to się dzieje, w napięciu. Tak samo wysokości. A później tutaj to tyle opowiem, a później tam w skrócie, jak będę opowiadał o mitochondrii, to już ten fragment tego w skrócie już nie będę się tak rozwijał jak tutaj na tym filmiku. Także możesz z każdej ilości związków chemicznych uzyskać jeden związek chemiczny. Obojętnie ile jest związków chemicznych. Bo zawsze lewa, prawa. I czystość jaką chcesz możesz uzyskiwać później. No i tak to wygląda.